W subregionie radomskim i powiecie grójeckim wsparcie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego i środków unijnych otrzymało ponad 5 tysięcy inwestycji i projektów. Jedną z największych inwestycji była budowa szpitalnego oddziału ratunkowego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Dokonania ostatnich 5 lat podsumowali w naszym mieście marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. To ponad 5 tysięcy inwestycji dotyczy wszystkiego, od bardzo małych inwestycji w naszych lokalnych wspólnotach, po tak duże inwestycje jak chociażby inwestycje w ochronie zdrowia, zwłaszcza w szpitalu specjalistycznym, czy w naszej szkole w Garbatce Letnisku, czy nasze duże inwestycje w drogownictwie. Jednym słowem, to była kadencja bardzo dynamicznego rozwoju. Wicemarszałek podkreślił, że mijająca kadencja była bardzo dobra dla regionu radomskiego. Ostatni rok, szanowni państwo, 782 inwestycje realizowane w subregionie radomskim na ziemi radomskim. I wartość tych inwestycji, co bardzo ważne, prawie 330 milionów złotych. Przypomnę państwu, że z budżetu województwa wtedy, w roku 2023, przeznaczyliśmy 800 milionów na wsparcie samorządów w realizacji właśnie tych wszystkich inwestycji, które z takim dużym sukcesem zostały zrealizowane w subregionie radomskim. Według prezydenta Radomia współpraca miasta z samorządem województwa mazowieckiego jest bardzo istotna. Zwrócę uwagę tylko na jedną inwestycję, żeby ich nie wymieniać zbyt wiele. Proszę państwa, ulica Marii Fountain. Dziś chwalimy się, że strefa gospodarcza na Gołębiowie to strefa, która jest skomercjalizowana, powstają nowe hale, tam jest naprawdę olbrzymia liczba nowych, dobrze płatnych i nowoczesnych miejsc pracy, ale piętą achillesową tej strefy była właśnie ulica Marii Fountain. Zrobiliśmy odpowiedni montaż, taki samorządowy montaż finansowy. Dziś proszę zobaczyć, ulica Marii Fountain, która została wyremontowana i zupełnie inne życie, a przede wszystkim szansa dla Radomian na nowe miejsca pracy. W mijającej kadencji Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył dla subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego ponad 2 miliardy 600 milionów złotych.